Bardzo serdecznie witam Państwa na uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom studiów inżynierskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Pewna nuta nostalgii, bo oto coś się kończy, coś się zaczyna. Nadszedł ten dzień długo wyczekiwany, bo przecież wszyscy pracowaliście przez szereg lat, by osiągnąć dyplom ukończenia szkoły. Także najbliższe lata są szansą na to, abyście znaleźli zatrudnienie, abyście mieli szansę wykazać się, wykorzystać tą wiedzę, którą zdobyliście tutaj na tej uczelni. Życzę Wam, aby te lata spędzone tutaj w Krośnie, może niewielkim mieście, ale z dużym potencjałem, były tym zasobem, który potraficie wykorzystać, realizując nowe wyzwania, nowe projekty, nowe przedsięwzięcia, które pozwolą Wam na dalszy rozwój, na zdobywanie nowych kierunków wiedzy, ale przede wszystkim na godne życie. To był strzał w dziesiątkę i jestem dumny, że mogłem tutaj uczęszczać, że mogłem spotykać tych wspaniałych ludzi, mogłem tu działać. Coś było do załatwienia, szedłem i załatwiałem, nie bojąc się, bo byli profesorzy twardzi i mniej tacy, ale ja szedłem, nie zależało mi, chciałem dbać o interes drugiego, czyli moich przyjaciół z roku i dbałem, mile wspominam panią profesor Rudą, pana kanclerza, nie wspomnę o panu rektorze i poprzednim panu rektorze, to wspaniali ludzie, którzy stali na mojej drodze. Skorzystałem tutaj oczywiście z technologii satelitarnych, że potrafiły nas dosyć dokładnie zlokalizować. No więc tak Państwo zaczynaliście z różnych stron, docierając oczywiście do Krosna, do naszej uczelni, której nazwa się tutaj oczywiście pojawia. Inżynier Marcin Smoleń. Pan inżynier Jakub Tarkowski. Zapraszamy pana inżyniera. Pan inżynier Mariusz Czekalski. Pan inżynier Grzegorz. Sugar is sweet when stirred up. When I'm taking sips from the tasty leaves, since the honey faded jeeves, you're confessing goodness knows I'm a sucker. Yeah, yeah, yeah. Który się rozrasta, już jest dwupłciowy, kiedyś był jednopłciowy. Gratulujemy. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję zespołowi. Wielu profesorów z pewnym takim rozczuleniem patrzy na swoje absolwenty. Z całą pewnością losem nauczyciela jest żegnać swoje. Ja z kolei odczuwam ogromną satysfakcję, że wychodzi dzisiaj grupa ludzi dobrze przygotowanych do podjęcia pracy na różnych stanowiskach inżynierskich. To jest ogromna dla mnie satysfakcja, że mogę kształcić tę pracę.
cieszymy się, jesteśmy dumni, że uczelnię krośnieńską puściliśmy dobrze przygotowani inżynierowie, którzy na pewno poradzą sobie w życiu, bez względu na to, czy będą sami się zatrudniać, czy też będą szukać pracy. Jakie są Twoje wspomnienia, wrażenia z uczelni? No, same pozytywne, zwłaszcza wykładowcy. Plan pierwszy, zmiana pracy, rozwijanie się nadal w kierunku mechaniki i studia magisterskie później. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mnie cieszy fakt, że dyplom dzisiaj otrzymały panie inżynier budownictwa. To też jest satysfakcja dla nas wszystkich i na pewno panie będą tutaj dobrze wypełniać swoje obowiązki związane z różnymi stanowiskami w budownictwie. No, dużo jest takich momentów. Pierwszy dzień zawsze się pamięta, jak się weszło, wszystkich wykładowców pierwszy raz się zobaczyło. Kończąc, proponuję, żebyśmy zaśpiewali razem z tym, co będzie nagrane. Gaudeamus igitur, wszyscy świetnie znamy łacinę. Bardzo proszę. To jest stara, studencka, radosna pieśń, która dobrze pasuje także na zakończenie uroczystości rozdania dyplomów. Gaudeamus.